warunki do rozgrywania gonit. I uwaga, konie ruszyły. Amazing jako ostatnia. Kto poprowadzi tutaj Dagora? Dagora i blisko niej galopuje Dreams Come True, te dwie klacze. Web w web. Dalej na trzeciej pozycji tam jest Scuti, jest tam również w czołówce. Amazing. Stawkę zamyka Torpida. Torpida z tyłu galopuje również Jolly. Mają do pokonania już 1300 metrów i nadal prowadzi zdecydowanie Dagora. Obok niej Dreams Come True. Dalej większym kołem przesuwa się Amazing. Przy kanacie kanat trzyma Scuti. Tam dalej większym kołem Little Lucky Charm i stawkę zamyka cały czas Torpida. Ona jest bez przerwy ostatnia, a tam zaczęło już porządnie lać. Klacze weszły w ostatni zakręt. Tutaj podkręca tempo Dagora. Niezła pierwsza ćwiartka, blisko niej bardzo lekko Dreams Come True. Tam również podeszła, również do nich podeszła Bellatrix Orion. I ciągle ostatnia Torpida. Na prostą wyprowadzi przy kanacie Dagora. Dagora będzie próbowała uciekać. Tam szuka przejścia Scuti. Dagora, Scuti, polem rozpoczyna finish Bellatrix Orion. Jeszcze do celownika 400 metrów, troszeczkę więcej. Środkiem toru tutaj dobrze finiszuje Bellatrix Orion i obejmuje prowadzenie, ale atakuje ją Amazing. Amazing i Bellatrix Orion. Te dwie klacze dalej z tych pozostałych. Tam polem próbuje finiszować Little Lucky Charm, ale nie daje radę. Jej nie będzie w walce. Natomiast Scuti przy kanacie się włączyła do walki. I za chwilę celownik. Scuti kapitalnie przyspieszyła i ona wygrywa tę gonitwę. Druga będzie Amazing, a trzecia Bellatrix Orion. Pozostałe klacze. Ostatnia kończy Dagora.